wszystko zaczęło się od ICE, gdzie poznałem możliwości, jakie daje wolontariat, że to nie jest tylko pomaganie i zwykła praca za darmo, ale też pełen rozwój. Po prostu poczułem pewną, jakby to powiedzieć, pasję w tym, co daję, bo zobaczyłem rzeczy, o których nie miałem w ogóle świadomości, że istnieją takie elementy jak właśnie fundraising, jak PR. O tym zobaczyłem też, co to jest zarządzanie zasobami ludzkimi od tej strony bardziej profesjonalnej, co w zasadzie otworzyło mi oczy na to, co bym mógł robić w przyszłości, bo wcześniej miałem zupełnie inne cele, a teraz w ciągu tych 3-4 lat to się zmieniło w 100%. Od początku, kiedy tylko działam, non-stop się uczę, bo w zasadzie bez ciągłej nauki w wolontariacie nie da się w zasadzie rozwijać się dalej. Aktualnie w Caritasie zdecydowanie rozwijam umiejętności fundraisingowe, bo tego mi jakby brakowało wcześniej. Tutaj dostaję możliwości w postaci licznych szkoleń, nawiązuję ciągle nowe kontakty, przełamuję też bariery wychodzenia do ludzi, proszenia ich o sfinansowanie danego celu. Także uczę się i uczę się też, mamy też w Caritasie to, że mogę popełniać pewnie niektóre błędy, na których się też świetnie uczę i poprawiam, na przykład, co też widać u mnie w wynikach. Praca jest także z firmami. Tutaj, jeśli my organizujemy jakąś większą akcję, to też zależy nam na tym, żeby ta firma czerpała z tego korzyści, nie tylko moralne, ale też, żeby ta firma zyskała. Współpraca nam zależy, przede wszystkim nam zależy na tym, żeby to, co oni robią, mieli z tego też jakiś zysk, żeby ich wizerunek dzięki współpracy z nami był jak najbardziej pozytywny dla społeczeństwa. Tworząc Centrum Wolontariatu mamy też wpływ na ludzi w szkołach, zarówno w podstawówkach, gimnazjach, jak i szkołach średnich, ponieważ skupiamy się na tym, żeby oni zyskiwali, żeby byli dumni z tego, że są w szkolnym kole Caritas, ale też zyskali umiejętności adekwatne też do ich wieku. Więc dzięki temu mogą rozwijać swoją kreatywność, zarządzanie czasem, zarządzanie domowym budżetem. Rzeczy, których praktycznie w szkołach aktualnie nie uczą, ale tutaj mają po prostu bezpośrednią możliwość szybkiej nauki właśnie tych kompetencji.